Wiktoria Września, no troszeczkę chyba za dużo ma straty do Górnika Konin, żeby jeszcze myśleć o gdzieś tam włączeniu się w walkę o awans. Znaczy ja to powtórzę po raz kolejny, że my gramy przede wszystkim o to, żeby wygrywać każdy mecz. Nie ukrywam, że gramy o to, żeby tą ligę wygrać, dopóki są matematyczne szanse, to będziemy się starać. Aczkolwiek Górnik Konin jest zespołem naprawdę bardzo mocnym, silnym i będzie bardzo ciężko zniwelować tą dużą różnicę. Niemniej jednak, dopóki są matematyczne szanse, dopóki jesteśmy w grze i wygrywamy, no to cały czas myślimy pozytywnie i patrzymy pod kątem zwycięstw naszej gry. I to mnie dzisiaj cieszy, że zespół wygrywa i to tak okazale, dlatego z tego się cieszę. Trenerze, te nawet drugie czy też trzecie miejsce na finiszu rozgrywek to jest świetna perspektywa wyjściowa przed najbliższym sezonem kolejnym, gdzie będzie pewnie Wiktoria myślała o awansie. Wie pan co, no to jest tak, drugie miejsce w tabeli to jest pierwsze przegrane tak naprawdę i tutaj czy zajmiemy drugie miejsce, czy zajmiemy szóste miejsce, to nie robi żadnego znaczenia. Tą ligę trzeba wygrać, żeby grać w barażach o trzecią ligę i tylko pierwsze miejsce się liczy. Dlatego dla mnie nie ma większego znaczenia. Oczywiście patrząc z perspektywy kibica, czy nawet działaczy, czy trenera, tak, no lepiej zająć drugie miejsce, czy piąte, ale nie ma to żadnego znaczenia w finalizacji tych rozgrywek. Dlatego liczy się tylko pierwsze miejsce numer jeden i o to miejsce gramy cały czas, aczkolwiek no, ta przewaga jest naprawdę bardzo duża i Górnik Konin najprawdopodobniej do końca tą przewagę dowiezie, aczkolwiek piłka jest przewrotna i mówię, dopóki są matematyczne szanse, będziemy grać o zwycięstwo w każdym spotkaniu.